Witajcie. Nie wiem, czy wiecie, że w XIX wieku odbyła się wojna muzyków. Ale jako, że muzycy to generalnie nie są pakerzy, tylko raczej są słabeusze, to nie odbyła się ona na maczety, pistolety, ani nawet na bejsbole, tylko na artykuły prasowe, na pokątne spojrzenia w towarzystwie i na własne kompozycje. Z jednej strony stanęła szkoła nowoniemiecka, która mówiła, że są bezpośrednimi potomkami, odbiorcami spuścizny Beethovena, dlatego że on w 9 symfonii zamieścił chór, który rozwalił wszystko, co wiemy o symfonii i w ten sposób stwierdził, że nie da się pisać dalej muzyki instrumentalnej czysto, że muzyka musi mieć tekst, musi mieć przesłanie, musi mieć jakąś głębszą ideę za sobą. Za to przedstawiciele tzw. tradycjonalistów twierdzili, że są bezpośrednimi potomkami Beethovena i tego, co on zrobił, bo napisał 8 symfonii, wiele koncertów, sonaty i to, że w jednej jest chór, nic nie zmienia. Można dalej pisać piękną muzykę instrumentalną, która jakby jest muzyką, po prostu piękną muzyką, nie musi opowiadać konkretnej historii literackiej. Co ciekawe, jeden i drugi nurt zrodził absolutnych geniuszy XIX wieku. Szkoła nowoniemiecka to Richard Wagner, a o przedstawicielu tradycjonalistów, tak powiedzmy, Johannesie Brahmsie, powiemy sobie w tym odcinku. Ja jestem Mateuszem Rusowiczem, a wy oglądacie kanał Mruz Talks. Johannes Brahms urodził się w 1833 roku w Hamburgu. Jest taka legenda o tym, że bardzo ciężko miał być dzieckiem, musiał grać w burdelach po to, żeby zarobić i jako zapłatę dostawał trochę pieniędzy i nielimitowaną ilość alkoholu. W zasadzie to nie wiem, dlaczego takim czołowym produktem w burdelu sprzedawanym miałby być alkohol. Ale dobra, co ja tam wiem. Nie ma w zasadzie żadnych dowodów za tą tezą, za to jest kilka przeciwko. Po pierwsze, rodzina Brahmsów była na tyle bogata, że to chyba jednak są bzdury. Po drugie, mamy nawet oficjalne prawo zakazujące muzyki w różnych przybytkach tym podobnych. Także albo Brahms jest mistrzem tajniactwa i geniuszem zła, albo ktoś tu nieźle ściemnia po to, żeby mieć taką: o, jak byłem biedny, a teraz taki byłem super sławny. Dość powiedzieć, że był całkiem niezły w muzykę, super mu to wychodziło i jak miał około 20 lat, poznał Roberta Schumana, który wtedy był bardzo znanym kompozytorem i krytykiem muzycznym i on stał się takim mentorem dla młodego Brahmsa. Poznał również Klarę Schumann, żonę Roberta Schumana, która była wybitną pianistką. I jest wiele legend o tym, jaki tam trójkąt miłosny się odbył, że wszyscy kochali wszystkich, że Robert ubóstwiał Brahmsa, Brahms ubóstwiał Schumannów, Klara nawet w listach swoich pisała, że Brahms jest taki piękny, tak cudnie komponuje i tak pięknie gra i często dopominała się o nowe kompozycje. Ze swojej strony z kolei Brahms zniszczył wszystkie listy. I kiedy Robert Schumann miał próbę samobójczą i trafił do szpitala psychiatrycznego, gdzie kilka lat później zmarł, Brahms zamieszkał z Klarą, znacznie od siebie starszą. Także nie mamy żadnych dowodów, ale coś tu ewidentnie śmierdzi. I zanim Robert Schumann trafił jeszcze do wariatkowa, napisał fenomenalny artykuł o nowych ścieżkach, gdzie mówi, że zbawcą muzyki, nowym mesjaszem, tym, który pokaże, przywróci tradycję i prawdziwe miejsce i pokaże, co naprawdę Beethoven miał na myśli, jest Johannes Brahms. I z tego powodu młody dwudziestolatek był strasznie wydygany. Bardzo trudno mu było wejść w tą rolę, udowodnić nagle całej Europie, że faktycznie tradycja dalej się świetnie ma i będzie komponował epokowe arcydzieła. Szczególnie, że za bardzo nic jeszcze nie skomponował. Skomponował dużo miniatur, skomponował sonatę fortepianową bodajże, taki jakiś jeden większy utwór, ale na fortepian. Ale nie skomponował żadnej symfonii, nie skomponował nic dużego, co mogłoby pretendować do miana jakiegoś następcy Beethovena. A tu nagle tak wielki ciężar na jego barkach jest postawiony i on też ten ciężar bardzo mocno odczuwał.
Bardzo chciał zarówno być godnym następcą Beethovena, jak i nie zawieść Robercika. I z tego powodu bardzo dużo studiuje przeszłość. Studiuje wielkich mistrzów niemieckich jak Bach, jak Schütz. I oni byli mistrzami kontrapunktu, czyli prowadzenia linii melodycznej wertykalnie, a nie horyzontalnie. I to słychać w muzyce Brahmsa, że on ma taką jakość, której nikt inny wtedy nie ma, bo wtedy myślano jakby o harmonii, czyli o strukturze pionowej, a on myśli właśnie linią. I druga sprawa, zanim zaczął, powiedzmy w cudzysłowie, na poważnie komponować, bardzo dużo ćwiczył, bo był strasznym perfekcjonistą. I widać to w tym, że niszczył wszystkie poprzednie kopie utworów, albo jakieś utwory, które uważał za niegodne. Jeżeli dawał wydawcy już partyturę do wydrukowania, to ona była idealna. I to jest 400 eksperyment na tej zasadzie i 399 wcześniej zostało zniszczonych, nie ma żadnych dowodów. Nie wiemy za bardzo, jak on komponował, jak budował te myśli, jak je zmieniał, bo mamy tylko finalny efekt, bo musi być idealnie. Kulminacją jego życia, takim momentem, który naprawdę go ustawił w miejscu do końca, była premiera jego pierwszej symfonii, którą komponował 638 lat, bo bardzo chciał pokazać, że ta tradycja beethovenowska, tradycja wielkich symfonii, tradycja symfonii instrumentalnych dalej jest żywa i mu się to udało. To jest nieprawdopodobny zwrot. To w zasadzie popchnęło muzykę na konkretne tory na 70 lat, jak nie dłużej. Udowodniło, że da się. I od tej pory jego kanał na YouTube tak wystrzelił w oglądalności i w subskrypcjach, więc wy też mój subskrybujcie, być może kiedyś osiągniemy podobny poziom. Jaka jest muzyka Brahmsa? Tak naprawdę ona jest niezwykle urokliwa, niezwykle czarująca, bardzo taka chwytająca za serce i bardzo głęboka, ale nie jest chyba najlepsza na pierwsze zetknięcie z muzyką klasyczną. Jest bardzo powściągliwy i nie epatuje nadmiernie emocjami. I na przykład słynny chorał, bardzo ważny i bardzo piękny z finału pierwszej symfonii jest pokazany raz. No potem drugi raz, ale dobra. Słyszymy go raz na początku, trwa może 15 sekund. Jest piękny, głęboki, ważny. Ale jak chcemy, żeby ktoś coś zapamiętał, żeby ktoś coś nucił na ulicy, musimy to powtórzyć 10 razy, jak refren w piosence. Ale Brahmsowi na tym nie zależało. I to powoduje, że możemy do tej symfonii wracać do końca naszych dni, bo zawsze pozostawia niedosyt. I to jest cudowne, bo to jest piękna muzyka. On bardzo mocno ukrywa się w swoich kompozycjach, żeby właśnie muzyka była na pierwszym planie. I to, jak bardzo dbał o swój wizerunek, widać w kwestii brody. Dzisiaj mamy w zasadzie same zdjęcia Brahmsa z brodą, a on bardzo długo jej nie miał. Dopiero kiedy właśnie był już bardzo uznanym kompozytorem, wtedy zapuścił brodę i pisał do kolegów: hej, zapuściłem brodę, przyjeżdżam do was, przygotujcie się na najbardziej paskudny widok w waszym życiu. Co dowodzi, że miał też świetne poczucie humoru, takie raczej piwo i sznycel oczywiście, ale tak czy siak, miał też pewien dystans do siebie. Przeprowadził się też do Wiednia, co jest niesamowicie symboliczne, bo w zasadzie fizycznie stanął w tym miejscu, gdzie stał Beethoven i kontynuował to, co Beethoven robił. Od tamtej pory nie musiał w ogóle się troszczyć o pieniądze, co jest absolutnym wyjątkiem chyba w historii wielkich kompozytorów. To się bardzo rzadko zdarza. Generalnie bardzo dużo zarabiał, sprzedając swoje utwory. Po pierwsze tańce węgierskie, miał dużo kolegów Węgrów, nauczył się takiego tego i ludzie tego chętnie słuchają aż do dzisiaj. Po drugie pieśni, którą każdy mógł wykonać u siebie w domu. I naprawdę świetnie z tego żył.
Wśród jego przyjaciół był też gigantyczny, był też absolutny gigant muzyki skrzypcowej Józef Joachim, który bardzo dużo mu tam doradzał w różnych kompozycjach, a sam Brahms został wpisany w wielką linię niemieckich kompozytorów na B. Bach, Beethoven, Brahms i niektórzy dodają jeszcze Bruckner na koniec. Także udało mu się stworzyć tą wielką linię, udało mu się pokazać, że ta muzyka jest dalej żywotna i kiedy zrobił to wszystko, przeszedł na emeryturę. Powiedział, że już nowe pokolenie komponuje taką muzykę, że on nie do końca to rozumie. Wtedy powstawała pierwsza Malera, powstawała ósma Dworzaka. On w zasadzie nie potrzebuje już komponować, on już swoje zrobił. I komponował okazjonalnie, w wakacje, ale nie po to, żeby się utrzymać. I kiedy umierał w 1897 roku, to miał takie poczucie, że miał bardzo trudną misję do wykonania i to zrobił. Did you make a call quite close to the submarine, sir? Because you did it, sir. Mission accomplished. Także w sumie to jest najlepsza puenta, na jaką mnie stać. Dzięki za dzisiaj i oglądajcie kolejne filmy. Do zobaczenia.